Lechia Katowice. Witam trenerów obydwu drużyn, pan Rafał Górak, trener gości, Krzysztof Pawlak, trener gospodarzy. Zanim oddam głos trenerów, informacja o stanie widzów, oficjalna liczba 980. Dziękuję, proszę o krótkie podsumowanie meczu trenerów. Na początek trener gości, pan Rafał Górak. Tak, kiedy tydzień temu w poniedziałek, można powiedzieć, kiedy czy w sobotę, jak byliśmy już po meczu naszym z Radziąkowem, usłyszeliśmy, że flota przegrała 5-2 w Łęcznie, można było w pierwszej sytuacji pomyśleć, że drużyna ze Świnoujścia nie wypaliła i że należy szukać tej sytuacji. Jednak gdy oglądaliśmy to spotkanie w środę, to od początku żeśmy wiedzieli, że jedziemy na bardzo trudny teren i do rywala, który jest w formie. Pograł naprawdę bardzo solidne zawody w Łęcznej i rzeczywiście przegrał bardzo niesprawiedliwie. Taka jest piłka. Myśmy tydzień temu też momentami mieli dużo sytuacji w meczu z Druhem Radziąków i jednak też żeśmy przegrali. Także dzisiaj ten remis, może nie jesteśmy z niego jakoś strasznie zadowoleni, ale też nie będziemy psioczyć. Dla nas to jest cenny punkt dopisany do ligowej tabeli. Wiadomo, o co walczymy. Flota jest w bardzo komfortowej sytuacji. Tej zazdroszczę, ale cóż, każdy patrzy na siebie, flota ma tyle punktów, ile ma, zasłużenie, a my musimy robić wszystko, żeby utrzymać dla Katowic pierwszą ligę. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Co na to trener Pawlak? Bardzo chcieliśmy zmazać wynik z Łęcznej dzisiejszym zwycięstwem, ale chcieństwo nie zawsze przekłada się na wynik, bo tak bardzo w niektórych momentach chcieliśmy, że sami sobie przeszkadzaliśmy, ale też obiektywnie muszę stwierdzić, że zadrżałem, kiedy padła bramka, bo był tam taki tłok, że gdyby sędzia liniowy nie podniósł, główny by wskazał na środek i mecz byśmy przegrali. Widzieliśmy wszyscy, że zawodnicy walczyli moi do ostatniej minuty. Poprzez to, że tak bardzo chcieliśmy, to nieraz jeden drugiemu przeszkadzał w sytuacji, w której mogła spokojnie paść bramka albo mogła powstać sytuacja dająca zalążek bramce. Skończyło się wynikiem 0-0, wynikiem remisowym. Szat nie można rozdzierać, gdyż GKS pokazał, że jest bardzo solidną drużyną. Ja przed meczem już ostrzegałem chłopaków, jak wygląda gra śląskich drużyn i każdy atak, który się nam załamywał na 20 czy na 25 metrze, powodował od razu groźną sytuację, którą stwarzał przeciwnik. No, wiele udało nam się zażegnać. Widać u nas grupę młodych chłopców, którzy jeszcze potrzebują trochę czasu, żeby nabrać pierwszoligowej, może nie kultury, ale pierwszoligowych warunków grania, gdyż niepotrzebne faule, z którego nic się nie może wydarzyć, powodujemy poprzez to, że przeciwnik ma rzuty wolne i bardzo groźne sytuacje poprzez takie dośrodkowania pod naszą bramką powstawały. I tyle z mojej strony. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Proszę o zadawanie pytań. Jeśli można, Gieksa Info. Pytanie do trenera Góraka. Wiadomo, w naszej sytuacji jesteśmy zadowoleni z tego punktu, ale jak trener to widzi, czy zadowolony jest trener z gry naszego zespołu, Gieksy? Nie, ja tak jak powiedziałem, ja nie chciałbym zaraz po spotkaniu na gorąco mówić, w jaki sposób żeśmy ten remis osiągnęli, czy to jest sposób dobry, czy bardzo dobry. Na pewno nie była to gra porywająca, bo cały mecz wydaje mi się, że był typowo pierwszoligowym meczem. Bardzo trudny i specyficzny teren w Świnoujściu. Drużyna moim zdaniem bardzo dobra i w tym momencie coś tu dużo mówić. Mieliśmy swoje jakieś sytuacje, które mogły się zakończyć dla nas jeszcze lepiej, ale również pod naszą bramką też się zakotłowało, także co do stylu, ja powiedziałem, co do stylu to do GKS-u Katowice można by zwołać wiele konferencji prasowych i rozmawiać nad stylem. My się koncentrujmy nad tym meczem dzisiaj, on był taki, jaki był, przyniósł nam punkt, ja uważam, że drużyna walczyła w tym momencie bardzo dzielnie o ten punkt dla Katowice. Jeszcze mam pytanie do trenera. Pierwsze jakieś takie wieści, czy o Jacku Kowalczyku?
Głowa jest rozbita, nadaje się do szycia, Jacek nie chce być szyty, Jacek chce grać w ząbkach i to jest dla mnie bardzo budujące, kiedy ci zawodnicy, oni robią wszystko, mówię, brakuje nam dużo, na pewno, wiecie o co mi chodzi, brakuje nam na pewno dużo, ale zrobimy wszystko, żeby utrzymać jej pracę. Jacek będzie grał. Jeszcze raz sobie pozwolę zapytać, Bartosz Sobotka wszedł w drugiej połowie i wydaje się, że zrobił różnicę, czy wywalczył sobie w końcu miejsce w tym podstawowym składzie, bo wydaje się, że zasługuje. Jestem bardzo zadowolony z występu Bartka w drugiej połowie, naprawdę bardzo zadowolony, także było ok. Czy są jeszcze jakieś pytania? W takim razie dziękuję. 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 Dziękuję bardzo.